Czołem majsterkowicze! Wydawać by się mogło, że klej do kleja na gorąco służy do klejenia. Pokażę Wam dzisiaj trzy patenty, jak wykorzystać ten klej w nieco bardziej kreatywny sposób. Patent pierwszy. Klej do kleja na gorąco ma bardzo fajne właściwości antypoślizgowe, dlatego można go wykorzystać na przykład do zrobienia antypoślizgowych nóżek pod dowolnymi przedmiotami. Tutaj na przykład zrobiłem sobie nóżki do podstawki pod kubek, aby nie jeździła po całym stole. Patent drugi. Jeżeli macie w szafie półki, które lubią się przesuwać, tutaj także pomoże Wam klej do kleja na gorąco. Wystarczy na kołeczki, na których opiera się półka, nałożyć trochę kleju i problem znika jak ręką odjął. Patent trzeci. Kleju na gorąco można użyć także jako maski przy malowaniu szkła. Tutaj na przykład porobiłem sobie takie artystyczne sople na butelce, którą zaraz pomaluję na złoto. Po pomalowaniu wystarczy klej oderwać, aby uzyskać fajny efekt negatywu. A może Wy znacie jeszcze jakieś fajne i kreatywne sposoby na wykorzystanie kleju do klejenia na gorąco? Jeżeli tak, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Oczywiście nie zapomnijcie zalajkować nas na Facebooku, dać nam suba na YouTubie oraz zalajkować naszego partnera Marketopex. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!